Transformers Armada Power Link Jetfire. Zanim przetransformujemy tego robota, muszę wam pokazać obiecane odgłosy elektroniczne umieszczone tutaj z tyłu w silniku. Funkcją elektroniczną, która jest dostępna w trybie promu, jest odgłos odliczania i lotu kosmicznego, który uzyskujemy odciągając ten element w tą stronę. I jak to było pokazane bodajże w katalogu czy gdzieś, najfajniej się go ogląda, gdy się postawi figurkę tak i po prostu wciśnie figurkę w dół. Trochę dziwny odgłos, ale ja go rzadko uruchamiam. Zazwyczaj tylko wtedy, kiedy robię to przez przypadek. Jest jeszcze oddzielny odgłos dla trybu robota, ale myślę, że pokażemy go sobie od razu, bo nie jest taki super specjalnie godny uwagi. Więc wciskamy przycisk w tą stronę i... Czyli taki typowy wystrzał z lasera. No, niezbyt ciekawe. Dlatego od razu przejdźmy do transformacji do trybu robota. Transformację należy zacząć od odczepienia skrzydeł od reszty pojazdu. I obracamy je teraz tak. Ten element idzie na bok. Skrzydła obracamy jeszcze bardziej. I mocujemy tak. Czyli teraz powtarzamy akcję z drugiej strony. Skrzydła są na pozycjach. Teraz dyszę. Najpierw całość wysuwamy do tyłu. Takie coś. Pojawiają się nogi. Teraz zajmujemy się... Zajmujemy się rozczepieniem tego elementu na dwie części. Od razu wyjmujemy pistolet i elektronikę zarazem. Widzicie, to się dzieje przypadkowo w każdej chwili. Więc teraz zajmujemy się dotransformowaniem nóg, czyli ten element idzie tak, to tak. Teraz ręce, które wyjmujemy w ten sposób. Kiedy to się robi, to zazwyczaj rozczepiają się właśnie klapy od przedziału towarowego, ale zwyczajnie je łączymy. I wszystko jest znowu w porządku. Teraz od razu ramiona, które trzeba rozsunąć. Tak. To się znowu rozczepiło. I teraz pozostaje nam zajęcie się kokpitem, który obracamy o 180 stopni w dół. Tak. Teraz rozsuwamy te dwa elementy na takie pseudonamienniki. Podnosimy tą klapkę. Wysuwamy głowę robota. I klapka idzie razem z całym tym elementem do góry. Właśnie takie coś. I klapka idzie teraz w dół. I robot jest gotowy. Ok, Jetfire'a mamy już z głowy, to teraz czas się zająć jego minikonem, czyli Kometorem. Transformacja Kometora jest prosta, ale nietypowa. Najpierw musimy odczepić ten tył i przesunąć go tutaj. I teraz na dole są takie dwa miniaturowe bolce, które wyczepiamy z ich gniazdek. I w ten sposób uwalniamy środkowe i tylne koło. I teraz czas na ciekawą rzecz, bo tą ramę z kołami trzeba obrócić o 180 stopni w tamtą stronę. I żeby to zrobić i nie wyczepić tego elementu, musimy skoordynować nasze ruchy tak, żeby... O właśnie. Te wypustki pokrywały się z tymi wcięciami w ramię. I kiedy to już zrobimy, to po prostu obracamy to. Obracamy tak, to opuszczamy i Power Link z Kometor też jest gotowy.
No, to czas na ostatnią atrakcję dzisiejszego wieczoru, czyli transformacja Jetfire'a w tryb Super Gadget dla Optimusa Prime'a. Transformacja będzie całkiem zbliżona do ponownej przemiany tego robota w tryb Promu, ale nie do końca. Zacznijmy od schowania ramion i schowania głowy. I tu się już zaczyna powoli zmieniać. To teraz lekko podnosimy, klapka trochę w dół. Nasuwamy na to jeszcze ramienniki i podnosimy to na razie lekko. Teraz skrzydła, które odginamy na tym zawiasie, ale nie o pełne 180 stopni, jak to sugeruje instrukcja, tylko trochę mniej, żeby powstał mniej więcej taki kąt. Będzie jak ładnie wyglądało. OK. Teraz możemy od razu z pełną premedytacją otworzyć luk towarowy i rozsunąć. Teraz na jego miejsce nasuwamy znowu korpus i w miejsce, gdzie były przed chwilą brzuch Jetfire'a, wsuwamy z powrotem ramiona. Tak, żeby... O, tak. Tu w środku są jeszcze takie małe bolce, które naczepiają... zaczepy, które się naczepiają na te bolce. Nie jest to konieczne, ale jak już są, to korzystajmy z nich. Okej, zaczepione. No to teraz nogi. I na kolenniki. Tak, teraz nam zostało tylko zająć się elementami góry, czyli popijmy sobie jeszcze. Tak. Ten element, łapiąc mniej więcej tak, rozszczepiamy na dwa. To idzie sobie na bok. Właśnie tak. To idzie też na bok. Ten element idzie do tyłu i też na bok. Ukazują nam się zaczepy dla Prime'a. I jeszcze poprawiamy sobie z tyłu. Góra dobrze. Czyli nam pozostało teraz tylko obrócenie skrzydeł. Jeśli bardzo potrzebujecie zaspokoić swój zmysł estetyczny, możemy jeszcze uruchomić te dodatkowe lotki, które były dostępne w trybie promo za pomocą powerlinku z komentarzem. Tak, i teraz Jetfire jest gotowy. I w tej sytuacji potrzebujemy tylko jeszcze jednego elementu. Prime'a. Czyli teraz musimy ich zadokować razem. Zamiast dobrze. Z drugiej strony dobrze. I pozornie byłby to koniec, ale nie jest. Pamiętacie tą tarczę Jetfire'a? Tutaj robi za nowy korpus dla Prime'a, którego zaczepienie na pozycji uważam za kompletny i strasznie irytujący zabieg. Ponieważ cały ten zaczep opiera się na tych dwóch małych hakach, które rzekomo mają wejść w te elementy w Prime'ie, ale jest to potwornie trudne, potwornie upierdliwe. Nie oczekujcie, że wam wyjdzie za pierwszym razem. Mi się jakoś udało. I w ten sposób Jet Optimus Prime jest gotowy. To wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia w następnej galerii i następnym razem.